On uciekł do tej Azji, bo się przestraszył miłości do mnie. Co? Z nim jest gorzej niż myślałam. Będzie taki bzdur nagadać. Ale to nie są żadne bzdury. On po prostu nigdy czegoś takiego nie czuł do nikogo. No ja się obawiam, że on nie czuł nigdy nic do nikogo. Oprócz ciebie oczywiście. Ale dlaczego pani tak o nim mówi? Żeby ci dziecko oczy otworzyć. On cię oszukiwał wtedy i oszukuje teraz. I chodzi tylko o dobrą zabawę, rozumiesz? Nie, to niemożliwe. On tak jak ja czuje, że jesteśmy dla siebie stworzeni. No obawiam się, że nie. Oszukiwał cię, abyś mu darowała dług, żeby mieć kasę na kolejną wyprawę. Zresztą nie tylko ciebie jedną. Tymczasem druga kochanka też czeka na mężczyznę. Nie jest w nim zakochana, ale pacjent skutecznie ją uwiódł i kobieta chce się z nim znów spotykać. Tak samo cię omatał jak tą biedaczkę. Nie rozumiem. Ja też nie. To na pewno jakieś nieporozumienie. Ty nie spotykałaś się z Rafałem, prawda? No w zależności co rozumiesz przez spotykanie się. My po prostu ze sobą sypialiśmy, no i chyba znowu będziemy. Co? Masz się od niego odczepić, słyszysz? Rafał jest mój! My się spokojnie, kochamy! Spokojnie! Agnieszka, słuchaj mnie, przecież to nie jest jej wina. Przecież to jest wina Rafała, on ją tak samo oszukał, żeby mieć kolejną kasę na wyprawę, tym razem do Australii. No. Czy on mnie naprawdę zdradzał? Przez cały ten czas? No tak. I teraz też chciał? Chwila, chwila, czyli on mnie też chciał znowu wyrąbać na kawę? Obawiam się, że tak. Zabij gnoja. Ale Monika, poczekaj, uspokój się. Ja wiem, że ty jesteś zdenerwowana, ale musisz się troszkę uspokoić. No, Monika, no posłuchaj. Ty złodzieju zapajdany. Młody mężczyzna jest przerażony. Liczył na to, że matka tylko go straszy i nie powie kobietom, że po raz kolejny chce je oszukać. Co ty w ogóle robisz? Jak mogła się tu sprowadzić? Ty chcesz, żebym ja jutra nie dożył? Żebyś wiedział, że nie dożyjesz. To ja nie chcę więcej. Spokojnie, Monika. Dosyć tego. Proszę stąd wyjść. Proszę wyjść. Chodź, wyjdziemy, dobrze. No to mnie mamuśka załatwiła. Kurde, przecież już wszystko tak fajnie grało. Chwilę mi się z dziewczynami pobujał, pożyczył parę tysi i fru, na drugi koniec świata. Tak to muszę stąd wiać. Inaczej Monika mnie zabije, a Aga mnie będzie nękać do końca świata. Masakra.